pewna młoda dama. To wcale nie chodzi o młodą damę, bo to nie chodzi o to, że ona była blondynką, że ona była typowo myślącą kobietą. Nie, nie, nie. To po prostu pewna młoda dama, żeby tak rozpocząć filmik o czymś niezwykle ważnym, o pewnym poglądzie, który dotyczy bardzo wielu ludzi. A więc pewna młoda dama, której zaproponowałem, żeby ten cel, który chcę osiągnąć od wielu, wielu lat, a osiągnięcie tego celu zupełnie nie wychodzi, bo ona to już próbowała na wiele różnych sposobów i nie osiągnęła tego celu, jak jej zaproponowałem, żeby spróbowała, żeby zrobiła to inaczej, odpowiedziała mi. Ja już to próbowałam tyle razy, że ja już mam dość próbowania. Ja nie chcę już więcej próbować. Ja już wiem, że wszystko, co robiłam, nie przyniosło skutku. Było niewłaściwe. I ja już nie chcę więcej próbować. Ja już mam tego dosyć. Kochani, ja bardzo dobrze rozumiem tę kobietę, bo my bardzo często robimy wiele rzeczy, które nie przynoszą nam skutku, oczekiwanego skutku. Znam ludzi, którzy próbowali założyć wiele różnych firm po to, żeby zdobyć majątek. Ja znam wiele kobiet, które próbowały stworzyć związek, udany związek z wieloma różnymi facetami, a potem się okazywało, że każdy z nich i tak był alkoholikiem. Ja znam wiele takich sytuacji, gdzie ludzie wielokrotnie próbowali i dlatego warto jest się zastanowić, warto jest zapytać taką osobę, zadać to pytanie, które ja zadałem tej kobiecie, tej młodej damie. Zadałem jej pytanie: kochana, czy skoro ty próbowałaś wiele różnych sposobów, to powiedz mi tak uczciwie, czy którykolwiek z tych sposobów zbliżył cię do celu, który chcesz osiągnąć? I tu nagle dostrzegłem ogromne zdziwienie w jej oczach. Jak to? Ja próbowałem wszystko, co jest możliwe. Ale ja się pytam, czy to, co próbowałaś, to cię zbliżyło do celu? Czy może wprost przeciwnie? Może ty dołożyłaś ogromnego wysiłku, wsadziłaś ogromny wysiłek w to, żeby pójść w przeciwnym kierunku? I powiem wam, że bardzo często tak się zdarza, że kobieta na przykład się odchudza. Odchudza się od lat i od lat coraz więcej waży. Czemu? No bo się odchudza nie w tym kierunku, kochani, i dlatego pierwsza i zasadnicza rzecz, czy to, co robisz, to czy cię zbliża do twojego celu? Czy to, co ty w swoim życiu chcesz osiągnąć, czy jest osiągalne w sposób, który robisz? Drogie, cudowne, wspaniałe kobiety, mówię do was mówię, drogie, cudowne pochwiczanki. Czy to, co wy robicie, to czy was zbliża do celu, czy wprost przeciwnie oddala? Drogie, cudowne, wspaniałe, korpulentne kobiety, czy to, co wy robicie, czy was zbliża do tej cudownej sylwetki, czy was oddala? Drodzy, cudowni, wspaniali faceci, którzy marzycie o tym, żeby mieć majątek, czy stajecie się coraz bardziej bogaci, czy odwrotnie? Bo może kierunek i sposób, który obrałeś, nie zbliża cię do celu. A jeżeli coś cię nie zbliża do celu, to droga, cudowna, wspaniała kobieto, czy ten twój partner, którego sobie teraz wybrałaś, przypomina księcia? I dlatego, kochani,
przyjrzyjcie się, czy idziecie w dobrym kierunku, bo jeżeli idziecie w złym kierunku, to im więcej wkładacie w to wysiłku, tym bardziej się oddalacie od celu. Dlatego jeżeli idziesz w złym kierunku, to nie staraj się, naprawdę, nie staraj się.